Cześć, witajcie na kanale M. Majerski. W dzisiejszym filmie skupię się na restauracjach, a znajduję się w Tajlandii na wyspie Phuket w mieście Patong. I tutaj właśnie po tym terenie dzisiaj zamierzam Was oprowadzić, pokazać Wam wszystkie restauracje, które my tutaj lubimy, do których my tutaj chodzimy, mniej więcej co można zjeść w tych restauracjach, jakie są ceny i tak dalej, wszystko o tych restauracjach gdzieś tam i o daniach przede wszystkim postaram się Wam tutaj opowiedzieć. Później mam nadzieję, że dołączy też do mnie Dorota i postaramy się Wam tutaj zaprezentować miasto Patong i restauracje, które tutaj są, no bo jak przyjeżdżacie tutaj na wakacje, to na pewno chcecie gdzieś zjeść, a może od razu właśnie też warto o tym wspomnieć, bo może jeszcze jesteście w Polsce i rozważacie to, jaki rodzaj wakacji tutaj wybrać. Czy na przykład hotele all inclusive z jedzeniem i tak dalej, z drinkami, z tym wszystkim, czy może akurat jednak wziąć jakiś zwykły hotel, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na jedzenie na mieście? Czy to jest lepszy wybór? Według mnie zdecydowanie tak. Tajlandia to dla mnie miejsce, gdzie nie powinno się jechać na wakacje all inclusive, tylko właśnie pieniądze przeznaczyć na jedzenie na mieście, po prostu. Czy mogę Wam zarekomendować jakieś restauracje? No myślę, że tak. Jestem tutaj już trzeci raz na tej wyspie, w tym mieście, w tym kraju. Za pierwszym razem 3 lata temu, jak tutaj przylecieliśmy, byliśmy tutaj 2 miesiące. Później następnym razem, jak tutaj przylecieliśmy, byliśmy około 5 miesięcy. A teraz na tym wyjeździe jesteśmy już około 4-5 i będziemy około jeszcze chyba 2. Także łącznie około 7 miesięcy, więc troszkę poznaliśmy już tutaj to miejsce. Poznaliśmy Tajlandię, troszkę poznaliśmy tutaj to Phuket, Patong, który się zazwyczaj zatrzymujemy, jeśli jesteśmy na tej wyspie, więc coś możemy chyba polecić. Od razu na wstępie można powiedzieć, że jest tutaj mnóstwo super restauracji. Można tutaj zjeść bardzo dobre jedzenie. Naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Tylko jedynym problemem jest to, że nie wszystkie restauracje od samego rana są otwarte. Więc myślę, że warto ten film zacząć od śniadań i skupić się na restauracjach, które są szybko otwarte i można udać się do nich na śniadanie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujecie kanał i obejrzycie film do samego końca. A jeśli macie jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzach. Ale zanim zaczniemy ten odcinek, przekażę najpierw krótką informację. Jeśli macie dosyć rosnących rachunków za telefon, mam ofertę, która może Was zainteresować. Wyobraźcie sobie abonament, który daje Wam wszystko bez limitu za jedyne 9 zł miesięcznie. Tak, to możliwe dzięki cashbackowi o wartości 40 zł, który otrzymujecie co miesiąc na zakupy produktu w internetowym sklepie FM. Jestem pewien, że to jedna z najbardziej atrakcyjnych ofert na rynku. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zapraszam do kontaktu lub wejdź na stronę simfm.pl. Linki do bezpośredniego kontaktu ze mną i do wspomnianej wcześniej strony znajdują się w opisie tego filmu. A teraz wracamy do vloga. A więc tak, pierwsze miejsce, do którego chciałem Was zabrać, znajduje się na rogu dwóch najbardziej ruchliwych ulic w mieście Patong. Jest to mała kawiarenka, gdzie można napić się pysznej kawy. Myślę, że wiele osób zaczyna dzień od kawy, więc warto tutaj o tym wspomnieć, a dlatego jeszcze warto, że ta kawa tutaj jest po prostu przepyszna. Pani robi mega kawę, wiele różnych rodzajów kawek, z mlekiem, bez mleka, z cukrem, americano, różne, wszystkie smaki. Są naprawdę bardzo pyszne i stosunkowo tanie, bo taka kawa tutaj kosztuje około 5 zł. Można sobie ją wypić tutaj przy stoliku, czy na przykład wziąć na wynos, także nie ma problemu. Kawy są, jeszcze raz powiem, przepyszne, ale nastała tutaj też taka sytuacja, o której trzeba wspomnieć, bo myślę, że naprawdę warto. Tajlandia to taki o tyle dziwny kraj, że zdarzają się tutaj takie różne nieoczekiwane sytuacje, na przykład właśnie związane z kawiarniami, czy tam w ogóle z restauracjami. Wiele razy zdarzyło nam się pójść do jakiejś restauracji i po prostu była niespodziewanie zamknięta. W Polsce raczej takie rzeczy się nie zdarzają, bo gdy nawet coś komuś wyskoczy, jakiemuś pracownikowi, czy komuś, to po prostu przychodzi ktoś w zastępstwie i restauracja, czy jakaś tam kawiarnia, zawsze jest otwarta, a tutaj w Tajlandii po prostu są zamykane czasami restauracje od tak i jak sobie coś zaplanujecie, że pójdziecie teraz coś zjeść tu i tu, już macie takiego smaka, na pewno dzisiaj tam pójdziecie, to się nie zdziwcie, jak pójdziecie i będzie zamknięte. Tak jak ja właśnie chciałem sobie na początku tego wideo kupić małą kawkę, żeby mi się fajnie szło przez miasto i pokazywało Wam to, co chcę Wam pokazać, to akurat się zdarzyło, że pierwszy raz odkąd tu jestem, widzę, że po prostu restauracja dzisiaj jest zamknięta, nieczynne, kawki sobie nie kupię,
W rzeczywistości wam jej nie pokażę teraz, jak wygląda, ale na poprzednich filmikach, które widzieliście, wiele razy pokazywaliśmy, czy ja, czy Dorota, że tą kawkę sobie tutaj kupowaliśmy, piliśmy i że była pyszna, więc odsyłam was do filmów poprzednich, jeśli chcecie, lub następnych jakichś, jeśli chcecie zobaczyć, jak ta kawka wygląda na żywo. A tymczasem niestety udaje się w kolejne miejsce bez kawki. No trudno, pójdę dalej bez kawki, ale tą kawiarenkę zdecydowanie wam polecam i kawkę, którą tutaj można się napić, bo jeszcze raz powiem, jest przepyszna. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, to na pewno będziecie chcieli wiedzieć, gdzie dana restauracja się znajduje, no bo co z tego, że wam ją tylko pokażę, jak nie będziecie mogli jej odnaleźć, a więc postaram się w opisie tego filmu wkleić do każdego miejsca, w którym dzisiaj będę, link z map do mapki, gdzie po prostu będziecie mogli w prosty sposób odnaleźć dane miejsce. Słuchajcie, jeśli ktoś chce pójść na łatwiznę, bo tak jak wspomniałem wcześniej, wiele restauracji jest jeszcze zamkniętych. Markety wszystkie pozamykane, co niektóre street foody już pootwierane, także to tyle dobrze. Ale takim najprostszym sposobem, najłatwiejszym sposobem to jest po prostu pójście do sklepu, do 7-Eleven. Tutaj można kupić praktycznie wszystko. Naprawdę. Można tutaj kupić tosty, bardzo dobre na śniadanie, odgrzane w tosterze. Cieplutkie, świeżo, takie upieczone. Można na przykład zjeść tutaj dobre pierożki, które też są odgrzane na przykład w mikrofali. No niestety mikrofala, no ale w 7-Eleven znajdziemy również jakieś paróweczki, które też mogą tutaj odgrzać. Możemy tutaj zjeść jakiś ryż z mięsem, który też tutaj odgrzewają. Także 7-Eleven to jest miejsce, które otwarte jest całą dobę, gdzie ceny są bardzo niskie i można zjeść tutaj naprawdę przeróżne dania, czy też robią tutaj dobrą kawę w dobrych cenach, taką parzoną, normalną kawę, więc 7-Eleven to jest taki środek na wszystko, czy chcemy tutaj coś kupić do jedzenia, czy do picia, czy jakiś obiad, śniadanie, kolację, czy wodę, czy cokolwiek, cokolwiek, to 7-Eleven rozwiązuje wszystkie problemy, można tu kupić alkohol, papierosy, można tu kupić kartę SIM, wszystko można kupić w 7-Eleven i to zdecydowanie jest, mówię jeszcze raz, taki środek na wszystko, rozwiązanie na wszystko, bo po prostu tutaj wszystko da się kupić. No, oprócz może jakiejś smażonej ryby albo jakiegoś super wykwintnego steka, to na pewno nie. No ale wiecie, no tak w cudzysłowie wszystko. Słuchajcie, miejsc, do których chcę się dzisiaj udać, jest dość sporo, więc nie będę przy każdym jakoś mocno się rozgadywał i tylko zrobię taki główny zarys i po prostu pineski, gdzie możecie dane miejsca znaleźć. Kolejnym miejscem, które chcę wam pokazać, jest ta restauracja na wprost z zielonym dachem. Tam możecie zjeść sobie od samego rana przepyszne zupki, które są naprawdę bardzo smaczne. Jedliśmy ostatnio, zafascynowaliśmy się tą zupką. Była to zupa z, tak się nazywa, czerwoną świnką z czerwonym porkiem, tak, z mięskiem. Do tego jest duży wybór różnych makaronów. Do tego są takie pierożki z mięskiem w środku. Zupy są moim zdaniem tanie, bo kosztują tylko 70 batów, te przynajmniej, o której ja mówię. I bardzo je wam polecam. Dodatkowo można tutaj też zjeść jeszcze inne tajskie dania, ryż z mięsem i jakieś tam jeszcze inne dania. Dodam tylko, że restauracja otwarta jest od godziny 10 do późnych godzin wieczornych. Kolejnym miejscem, które chcę wam pokazać, jest to restauracja Thai Food and Seafood 89. Znajduje się blisko centrum. Jest otwarta od 8 rano. Często jest tutaj bardzo dużo ludzi. Mają dobre ceny i smaczne posiłki. Polecam. Jeśli chodzi jeszcze o taką dobrą sieciówkę, gdzie możecie napić się dobrej kawy, zjeść jakiś pyszny deser, jest to Coffee Club. Restauracja jest zrobiona w europejskim stylu. Dania są tak wszystkie bardzo ładnie podane, ale oczywiście wiąże się to z ceną, która jest delikatnie, że tak powiem, zawyżona. Menu zawiera dużo różnych dań. Oferują tutaj również śniadania, zobaczcie, w takim stylu. No taki bardzo ładny styl, bym powiedział. Big breakfast. Bardzo ładnie to wygląda. I wiele różnych tutaj naprawdę rzeczy mają. O, zobaczcie, jakie piękne tutaj kawki, lody. Ale jest to już taka europejska bardziej restauracja, otwarta od godziny 7 rano do północy, także raczej zdążycie tutaj przyjść. Number 6, która znajduje się za moimi plecami, jest to najbardziej popularna restauracja tutaj na Patong. Restauracja otwarta jest od wczesnych godzin porannych, a więc bez problemu możecie wpaść tutaj na śniadanie. Oczywiście oferują też tutaj śniadania, można wpaść tutaj na obiad i można wpaść tutaj też na kolację, bo jest otwarta do późnych godzin nocnych. Dlaczego jest najbardziej popularna? Może dlatego, że są tutaj naprawdę bardzo smaczne dania, dość duże porcje
i w miarę dobre ceny. Dlaczego mówię w miarę dobre ceny? No dlatego, że oczywiście da się w Tajlandii zjeść taniej niż Number Six, ale czy to będą takie ładne dania, czy to będą takie smaczne, czy to będą takie duże porcje, to już niekoniecznie. A tutaj są, dlatego Wam bardzo polecam tą restaurację, bo nie tylko nasza opinia jest taka, że jest tutaj bardzo smacznie, tylko wiele osób, które tutaj było, jadło, potwierdzą Wam, że jest to mega miejsce, które trzeba koniecznie odwiedzić, jeśli jest się Patong. Restauracja znajduje się bardzo blisko najbardziej ruchliwej ulicy Bangla Walking Street, a w sezonie wieczorami często są tutaj spore kolejki na chodniku, żeby po prostu dostać się do restauracji, bo nie jest zbyt duża, a chętnych do spróbowania tego, co tu można zjeść, jest bardzo, bardzo dużo. My najczęściej jak wpadamy do Number Six, to jemy tutaj dania typu curry, green curry chicken, Penang chicken. Bardzo lubimy tutaj też jedno europejskie danie typu frytki z kurczakiem lub na przykład różnego rodzaju sałatki. Słuchajcie, miejsc, które mógłbym Wam pokazać tutaj w Patong, gdzie można dobrze zjeść, to chyba bym się nie pomylił, gdybym powiedział, że jest ich tutaj setki, więc nie sposób pokazać wszystkiego. Myślę, że pomalutku z tych śniadań możemy przejść w część obiadową i takim miejscem na pewno jest street food przy plaży Patong Beach. Na tym street foodzie znajdziecie praktycznie wszystko, co tylko sobie zapragniecie do zjedzenia. My najczęściej chodzimy tutaj na jakieś różne rzeczy z grilla, a najczęściej to na ryby. Można tutaj za naprawdę nieduże pieniądze zjeść bardzo dobre ryby, czy to makrela, czy to sum, czy jeszcze taka jedna ryba, która jest akurat najsmaczniejsza, ale akurat nie znam jej nazwy, ale charakteryzuje się tym, że jest obtoczona w bardzo dużej ilości soli i smażona właśnie na grillu. Jest po prostu przepyszna. Pokazywałem te dania, które można tutaj kupić na tym street foodzie w swoich poprzednich vlogach kilkadziesiąt razy, więc naprawdę zachęcam też do obejrzenia innych odcinków, gdzie pokazuję po prostu, jak wygląda tutaj życie i co można zjeść w Tajlandii. Na market pierwsi sprzedawcy przyjeżdżają mniej więcej o godzinie 8 rano, także nie wszyscy jeszcze wtedy są, bo co niektórzy przyjeżdżają o 9. Tutaj jedno z naszych ulubionych miejsc dopiero gdzieś od godziny 10 się pojawiają, odpalają grilla i smażą pyszne nogi z kurczaczka, pyszne piersi z kurczaczka. Właśnie też te ryby robią sałatki, mają krewetki. Można zjeść tutaj przepyszne sałatki, smażoną kukurydzę. Jest tu naprawdę mnóstwo dań i każdy, dosłownie każdy, znajdzie tutaj na tym street foodzie coś dla siebie. Można zjeść kebaba, można napić się szejka, można zjeść przepyszne naleśniki, można zjeść po prostu wszystko, wszystko, co dostępne jest do jedzenia w Tajlandii. Ceny są tutaj bardzo dobre, a widoki nie do zastąpienia. Bo kiedy je się coś pysznego w takich okolicznościach, pod pięknymi drzewkami, w cieniu, z widokiem na przepiękne morze, to po prostu jedzenie od razu smakuje lepiej, człowiek czuje się lepiej, życie staje się piękniejsze. A więc street food przy Patong Beach to zdecydowanie miejsce, które polecam i na śniadania, i na obiady. Na kolację może niekoniecznie, bo mniej więcej o godzinie 18, po 18 zaczynają się już tutaj wszyscy rozjeżdżać, jest już też wszystko praktycznie wykupione. Słaby wybór, także to nie jest dobre miejsce na kolację, ale śniadania i obiad zdecydowanie tak. Przede wszystkim to miejsce jest też na samiutkiej plaży, czyli jak większość turystów przyjeżdża tutaj do Tajlandii właśnie po to, żeby tutaj skorzystać z tej plaży, ze słońca i morza, no to jedzenie macie pod samym nosem. A więc tak, właśnie dotarliśmy do ostatniego miejsca, które chciałem Wam pokazać w tym odcinku. Jest już wieczór, właśnie udajemy się na kolację, jest punkt 18, właśnie zaczyna kropić deszczyk, nasz skuter delikatnie chyba zaraz zmoknie, ale trochę się opłucze z kurzu, a my jesteśmy pod restauracją Dudi. Przyjechaliśmy tutaj na grilla, tego grilla, którego też już można było zobaczyć gdzieś tam wcześniej we vlogach. Dlaczego tu jest warto przyjechać? Dlatego, że jest fajny właśnie klimat z tym grillem. Jest to coś innego, zupełnie innego niż w każdej innej restauracji tutaj na Patong. Takie grille spotkaliśmy tylko jeszcze kiedyś w Pattaya wcześniej, więc znamy ten temat, byliśmy już też tutaj, dlatego postanowiliśmy, że warto naprawdę przyjechać do tej restauracji, bo jest tanio, jest inaczej, zupełnie inaczej. Jedzenie jest bardzo dobre, zróżnicowane i zdecydowanie warto tutaj przyjechać. Oczywiście link tutaj pineskę będziecie mieć w opisie tego filmu, a ja spadam do środka, bo zaczyna lać.